Dzień dobry ponownie. Dzisiaj mamy 15 dzień wezwania, 21-dniowego wezwania Świadome Myśli, Świadoma Rzeczywistość. Kochani, do wezwania można dołączyć zawsze. Można dołączyć pod warunkiem, że zaczniecie od pierwszego dnia, skończycie na 21 dniu bez dnia przerwy. Ja jestem Magda i to ja tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy. Dziękuję Wam, że jesteście. Ja tu się posługuję dzisiaj ściągą, bo nie uczę się na pamięć. Kochani, 2 tygodnie już za nami, czyli 14 dni, czyli 2/3 wyzwania już jest za nami. Dzisiaj zaczynamy nowy etap. To jest ta niespodzianka, o której Wam mówiłam wczoraj. Jeżeli bez przerwy wykonujecie to ćwiczenie i dotarliście do dzisiaj, to jest dzisiaj ogromna niespodzianka. Wiecie co? Kontrola. Słowo, które kojarzy nam się niefajnie, prawda? Kiedy słyszymy, o, będzie kontrola, no to od razu, szczególnie ci, co mają działalność, jak usłyszą, że będzie z jakiegoś urzędu kontrola, to czują się już od razu zdenerwowani, czujemy jakiś dreszcz w środku. Tak samo nasza głowa. Jak słyszy słowo kontrola, no to już wtedy załączają się wszelkie bodźce i nie skontrolujesz mnie, nie pozwolę ci. No a że wiecie już, że z naszą głową musimy rozmawiać, musimy jej pokazywać, że to jest dobre, to jest przyjemne, to jest wesołe, to teraz trzeba tej głowie naszej wytłumaczyć, że kontrolę już sobie odrzuciliśmy, że kontrola była do wczoraj, od dzisiaj jest świadomość myśli. Ta świadomość myśli jest niesamowicie ważna. Aby mieć świadome życie, to najpierw musimy zacząć tutaj świadomie myśleć. I cały czas, w tej chwili, już nie kontrolujemy naszego ogrodu, ale świadomie sadzimy w nim swoje kwiaty, świadomie wyrywamy z niego chwasty, świadomie robimy porządki w naszych garderobach i świadomie kupujemy rzeczy do tej garderoby. Świadomie wpuszczamy nowe rzeczy, które mają być do ogrodu, do garderoby, tam, gdzie każdy sobie sam to zrobił. I z tymi chwastami, z tymi myślami, z tymi rzeczami, które są niepotrzebne, już dokładnie wiemy, co mamy zrobić. Przerzucić je. Ja do serca, a wy gdzie każdy sobie ustalił, że tam będzie mu dobrze. Wiecie, ta świadomość myśli jest o tyle ważna u nas, że nasze życie jesteśmy w stanie sobie wykreować takie, jakie chcemy. Nasze życie możemy prowadzić takie, jakie byśmy chcieli. Bo świadomość myśli i świadomość poczucia tego, że możemy już wykreować sobie to, co chcemy, wzbudza też w nas pokorę. Więc to nie jest tak, że sobie usiądziesz, a mam tę moc, już sobie mogę, jachty, samochody, wygrane w totolotka. Nie, to zupełnie inne priorytety są już wtedy w naszym życiu i zupełnie inaczej do wszystkiego podchodzimy. Ale żeby to wszystko miało ręce i nogi, to najpierw zaczyna się tu, pod naszą kopułą. To jest taki obszar, gdzie on jest bardzo mocno strzeżony przez nas, gdzie zostawiamy tam co jest dobre i to, co nam służy, a to, co nam nie służy, albo komuś oddajemy, jeżeli to nie jest nasze, albo mielimy, robimy z tym porządek. Wiecie, ta kontrola, którą prowadziliśmy do wczoraj, miała na celu uświadomienie nam, co w tej głowie jest, co było, czego już nie będzie, żebyśmy mieli tą świadomość. A teraz świadome myśli, to teraz już ta praca będzie taka lekka, bo już nauczyliśmy się bronić przed tymi myślami, które nie są nasze. Już wiemy, że wiecie, można sobie też stawiać taką bramę mentalną, że przepuszczam do mojej głowy tylko to, czego pragnę. Ale od czasu do czasu trzeba tam wejść i zrobić porządki, posprzątać. Żeby nie działo się tak, że siedzimy z tą głową nie wiadomo gdzie, zamiast być w tu i teraz. Chyba że chcecie siedzieć sobie z głową w przyszłości, w przepięknej, w cudownej, w wymarzonej i rozkoszować się tym cudem przyszłości. A jak nie, to siedzimy w tu i teraz.
skupiamy się na tym, co robimy. Skupiamy się na tym, co w danej rzeczy wykonujemy. I to jest najlepszy sposób. Poprzez czucie wdzięczności dziękujemy za każdą czynność, którą możemy zrobić. No dobrze, dzisiaj będzie bardzo krótko. Wiecie, bo zaspałam do pracy. Już powinnam być w drodze, ale jakoś to ogarnę. Kochani, dziękuję Wam. Pamiętajcie, odrzucamy już kontrolę, bo to jest takie, wiecie, nasza głowa robi, ale niech się czuje, że to nie ona nami, tylko my nią. Pamiętajcie, nie ona nami, ale my nią i wtedy będzie cudownie. Przytulam Was bardzo mocno. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Cieszę się, że wytrwaliście do dzisiaj. Napiszcie może w komentarzu, kto faktycznie ma 15 dzień dzisiaj. Komu się udało, kto po prostu przerwał. Dziękuję Wam. Przytulam. Magda.